Witam Cię serdecznie w kolejnym, trzecim już odcinku na fanpage'u i na YouTubie Akademii Keyboardu. Z tej strony Jerzy Strużycki i dzisiaj porozmawiamy sobie o takim odcinku, który nosi tytuł Co zrobić, gdy brakuje rąk do grania? A dokładniej, co zrobić, gdy zaczyna brakować rąk do grania? I nie chodzi tutaj o fizyczne rączki jakiegoś człowieka, który uciekł sprzed keyboardu na weselu. Bo wtedy można puszczać MP3. I nie chodzi tutaj nawet o puszczanie MIDI, bo jak wiecie, ja wyznaję zasadę fuck MIDI i jestem stylowy chłopak. Natomiast co do standardu oczywiście i technologii MIDI, to ja broń Boże nic nie mam, bo style to też przecież pliki MIDI i tak dalej, ale o tym w ogóle zostawmy to na totalnie inny odcinek. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, do czego przydadzą nam się pedały, przełączniki nożne. Takie jak ten. Słuchajcie, wielu z was mnie obserwuje, a jeśli jeszcze nie, to zapraszam serdecznie nie tylko na ten fanpage, nie tylko na ten profil, ale także na fanpage zespołu muzycznego Oasis. To tam jest takie moje sceniczne ja. Jestem klawiszowcem, wodzirejem, konferansjerem, zapowiadaczem, czy jak sobie to możecie nazywać, i również wokalistą. I słuchajcie, podczas grania na keyboardzie i podczas oglądania tych transmisji na żywo, które tam prowadzimy, wielu z was zaczęło zadawać mi pytanie, jak to robisz, że coś się przełącza samo, a ty nic nie klikasz na panelu. No właśnie, właśnie, właśnie. I to jest ta kwintesencja tego odcinka. Co zrobić, gdy brakuje nam rąk do grania? A no właśnie, wykorzystać nasze nogi. Do tego chciałem wam pokazać nogi, ale mam strasznie brudne. Nie, dobra, bez takich żartów, cięcie. Co zrobić, gdy brakuje nam rąk do grania? Słuchajcie, do tego wykorzystujemy pedały, przełączniki nożne, jak zwał, tak zwał w dużym skrócie. Ja pokażę wam to na przykładzie przełączników nożnych Sustain, które mam z firmy Boss Model FS5U, ale nie będzie teraz recenzji tych przełączników, będzie krótko o tym, do czego są, do czego służą i jak się je podłącza do instrumentu. Jak widzicie, to jest typowy przełącznik nożny, ma on krótki skok. Jest to przełącznik, który wciska się dość ciężko, przynajmniej ręką, ale nogą. Jest ten wyczuwalny opór, żebyś czuł, że ten pedał, czy też przełącznik nożny, fizycznie wciskasz. Te pedały można dodatkowo sobie łączyć, ale to bardziej przydaje się gitarzystom. A dlaczego? To zaraz o tym powiem. Albo nie zaraz, tylko w kolejnym odcinku, na którym będę recenzował Bossa F5U. Bo okazało się, że w przypadku mojego instrumentu nie można ich łączyć. Bardzo ciekawa zagadka, więc jeśli macie ochotę, to pojawi się tutaj niedługo link do kart, w którym będzie recenzja tego pedała i sobie porozmawiamy trochę o tym. Dobrze, słuchajcie, to są przełączniki nożne, to nie są pedały ekspresji. Nam, klawiszowcom, znaczy bardziej keyboardzistom, przydadzą się zwykłe pedały Sustain, przełączniki nożne. Nie przydadzą nam się pedały ekspresji, bo jak wiecie, może jesteście po szkole muzycznej, graliście na fortepianie kiedyś tam, te pedały, które mamy pod nogami, chodzą głęboko, mają długi skok, chodzą z oporem i tak dalej, i tak dalej. Tam są typowe pedały ekspresji. Tutaj mamy zwykły przełącznik na zasadzie włącz, wyłącz. Instrument sobie odczytuje z tego, że ma aktywować daną funkcję i ją dezaktywować. Możemy również wykorzystać go jako pedał sustain, czyli przytrzymując, unoszą nam się fizycznie tłumiki z nastrój fortepianu, wybrzmiewa dźwięk, a w dużym skrócie mamy ładne, długo brzmiące dźwięki piano. Oczywiście nie do każdego brzmienia taka funkcja pasuje. W jaki sposób się je podłącza? Podłącza się je do tylnego panelu przewodem typu jack 3,5 mm, to jest przewód TRS również zwany. Nie wiem, czy będzie to dobrze wyostrzone. O, staram się, tak, jest dobrze. Podłącza się do tylnego panelu naszego keyboardu i potem w opcjach w menu konfiguruje się, czy też ustawia się, przypisuje się temu pedałowi nożnemu, czy też przełącznikowi daną funkcję. A co można przypisać? No, ja prywatnie używam tylko dwóch funkcji, bo więcej mi nie jest potrzebne. Dwóch, ale bardzo, bardzo ważnych. Jak wiecie, śpiewając przez keyboard używam harmonizera wokalnego, tak? Więc takim pedałem nożnym, akurat mam go pod lewą stopką, aktywuję sobie mój wokalizer, czyli wokal harmonii w przypadku Yamahy. Natomiast prawą stópką przewijam sobie teksty na wyświetlaczu. Nie zawsze podczas grania mam ten tekst pokazany, też nie zawsze mam czas, aby kliknąć tabulatorem w prawo, bo to mam pod prawym pedałem mój FS5U i przełączam sobie tekst dalej, a lewą nóżką aktywuję wokal harmonii.
ale na przykładzie instrumentu Yamaha Genos pokażę wam w menu, ile jest funkcji i jak wiele różnych ustawień można do pedałów właśnie przypisać. No to zaczynajmy. Okej, mam nadzieję, że na moim przykładzie podpatrzyliście sobie od razu, w jaki sposób takie przełączniki nożne podłączyć do instrumentu. Warto nadmienić, że w instrumentach flagowych marki Yamaha tutaj mamy do podłączenia aż 3 przełączniki nożne, przynajmniej gniazdami jack, bo jeszcze są inne typy kontrolerów, ale o tym na samym końcu filmu. I cała zabawa właśnie zaczyna się w menu, które przed chwileczką pokazałem. No to zapraszam do środka i pobawimy się trochę tymi funkcjami. Jesteśmy teraz w menu pedałów nożnych i tak naprawdę cała zabawa zaczyna się tutaj. Do dyspozycji w tym instrumencie mamy aż 9 różnych stron funkcji, które możemy przypisać pod nasze przełączniki nożne, zwane popularnie pedałami. Mamy tutaj artykulację, czyli nasze przyciski Super Articulation możemy przypisać sobie pod nóżki. Mamy głośność, możemy efekt sustain, sostenuto, soft glide, barwę mono czy też polifoniczną sobie przełączać, efekt portamento, bawić się pitch bendem, modulację. Mamy tutaj włączanie efektów insertowych, przełącznik rotary do organ, mamy keyboard harmony arpeggiator, mamy sterowanie całe stylami, mamy sterowanie tutaj przejściami perkusyjnymi, zakończeniami, możemy aktywować dane zakończenie, czy też daną wariację. Możemy sobie zrobić półprzejście perkusyjne, wyciszenie płynne, czy też zgłośnienie, możemy przełączyć sobie funkcję basowania, możemy aktywować pliki MIDI, czy też MP3, po prostu puszczać piosenki lewym czy prawym pedałem, nawet dwie różne. Możemy aktywować metronom, włączać efekty wokal harmonii, które ja na przykład używam, włączać efekty wokalowe, przycisk talk, który bardzo przydaje się do mowy, gdy chcemy coś powiedzieć, on dezaktywuje nam wszystkie efekty, które były na mikrofonie. Mamy przyciski do wyświetlania nut, słów, czy też nasze text vivery, które przy stylach nam się bardzo przydają. Przełączanie funkcji One Touch Settings. Możemy nawet grać sobie jako perkusista pod pedał. Możemy sobie zaprogramować, że na przykład wciskając pedał będzie nam wybrzmiewać stopa z jakiegoś zestawu perkusyjnego, czy dowolnie inne brzmienie. Możemy sobie nabijać tempo, no i funkcja Voice UI, czyli włączanie, czy też wyłączanie podpowiedzi głosowych do obsługi naszego instrumentu. I w tym momencie warto nadmienić, że wszystkie te funkcje, które mamy na wyświetlaczu, możemy zaprogramować pod nasze registracje. Co to znaczy? To znaczy, że mamy dany utwór, na przykład niech to będzie Małgośka i pod Małgośkę mamy różne funkcje przypisane, a wybierając sobie inny utwór, mamy możliwość przypisać innych funkcji do innego utworu. Czyli w dużym skrócie, mnogość i możliwość konfiguracji zależy tylko i wyłącznie od naszej wyobraźni. Jak widzicie, pedały sustain czy też przełączniki nożne to nie taka trudna sprawa. Polecam i namawiam, jeśli chciałbyś odelżyć sobie troszkę stresu, nie stresować się, że nie zdążysz z ciśnięciem danej funkcji, kup sobie przełącznik nożny. Słuchajcie, te, które mam,
to jest 110 zł za sztukę, gdzieś tam przewertowałem internet. Można już kupić od 30 zł jakieś plastikowe, tanie, do zabawy, czy też do pierwszych kontaktów z takimi przełącznikami nożne, nadające się, więc mam nadzieję, że ten odcinek wam mocno pomógł. Jeśli wam się podobał, to koniecznie subskrybujcie ten kanał, lajkujcie fanpage na Facebooku, odwiedźcie sklep Akademii Keyboardu, gdzie możecie kupić takie koszulki, kubki, pokrowce na keyboardy, cuda na kiju. No i pamiętajcie, ja wam przedstawiam w tym filmie mój punkt widzenia. Na rynku mamy dostępnych dużo więcej kontrolerów nożnych, pedałów ekspresji, pedałów sustain. Co więcej, mamy nawet kontrolery takie jak Yamaha MFC10, które kosztują 1500-1600 zł. Są podłączane do instrumentu pod gniazda MIDI i tam mamy do dyspozycji multum funkcji i multum innych ustawień. Ale to, co wam pokazałem na sam początek, na sam start, a nawet i do zaawansowanego grania, moim zdaniem wystarczy i tego się trzymam. Dzięki serdeczne, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ach, no i bym zapomniał, jeśli używasz jakichś przełączników nożnych czy też pedałów, napisz, do jakiej funkcji je wykorzystujesz i jakich używasz. Siema!